Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z Mount & Blade 2 Bannerlord Imperium. Pierwsze komentarze, mówiliście mi, żebym zerknął na diatmę, która jest oddzielona. Tak, ona jest oddzielona, ale należy do zachodniego cesarstwa. I stoi sobie samotnie, tylko nie zdobędę jej tak łatwo. Nie jeszcze, nie teraz. Mam 624 tysiące. Mało trochę, mało dość, żeby to jakoś ogarnąć. Zerknijmy sobie, jak w ogóle wygląda sytuacja. No, Batania mocno traci. Ale na szczęście cesarstwo, któremu służę, nie jest najsilniejsze. Sturgia jest o wiele silniejsza od nas, Wlandia też, Aserai na równi, Południowe Cesarstwo na równi, Huzajczycy to już mocno dostali i Północne Cesarstwo na równi. Battania też tutaj troszeczkę osłabiona. Alea sobie tam jeździ z karawaną. No dobra, zerknijmy teraz tak na moich ludzi, awansujmy ich. Mam już naprawdę solidną armię, ale chcę mieć jeszcze lepszą. Potrzebujemy jeszcze lepszej armii, żeby w końcu takie miasto później przejąć, prawda? Bo musiałbym zrobić dość długie oblężenie, żeby zdobyć takie miasto, ale jak zacznę nawet na taką diatmę oblężenie, to oni stąd raz, dwa dojadą. No dwa dni już tu są, a takie oblężenie musiałoby koło 7 dni trwać. Więc nie da rady. Natomiast grabież tu w 43 sobie zaatakujmy. Teraz tak, plan. No, za chwilę będziemy mieć piąty poziom klanu. Możliwe, że już nawet po tej walce. Nie, chyba po tej walce nie, ale zobaczymy. Piąty poziom klanu to już będzie dużo kolejne karawany. Można mieć kolejny, dużo więcej rzeczy. Powinno być w porządku. Przesuniemy sobie tutaj armię. Zwalczymy też trochę piechotą. Ja pojadę, żeby sobie nabić troszeczkę oszczepów. Pisaliście mi, kiedy wymienię sobie broń, zbroję. Wiecie, to później. No to teraz nie jest mój priorytet. Priorytetem jest, żeby jak najbardziej się rozwinąć, żeby to stworzenie królestwa było sensowne. No, punkty wieździectwa. 6 punktów wieździectwa teraz mi wpadło dzięki przez ten rzut. Trafienie w głowę. Kolejne punkty w jeździectwie. Świetnie. Pojawią się zaraz na górce to oberwą. Ja, prawda, jeszcze się tu pobawię trochę. Kolejny. Broń drzewcowa wzrosła. Do ataku. Konie do ataku. I bronimy się. Dobrze, pokonani. Grabieżca. Kolejny. I kolejny. Zdobywa sławę 1.7. To jeszcze troszeczkę. 1.7 sławy. Jeszcze trochę trzeba. Ale to dziennie mi już tyle przyjdzie. Pojedźmy do Ortyzji. Ops, mogłem ich w sumie złapać. Dobra, wróćmy się do Ortyzji. Co mogę, to jeszcze tutaj sprzedamy. 800, 626 tysięcy, dobra. Teraz tak. Czekamy na po 100 ludzi. Pomóżmy. Veron, pomóżmy wam. Znaczy wiosnę pomóżmy, nie Veronowi oczywiście. Cavalry, move! Arch, move! Stand apart! Move!
Forward! Forward! Mhm. Muszę się tu jakoś odnaleźć fajnie. Arrows! Move! Pomyślimy o czymś jeszcze. Wszyscy za mną, wszyscy za mną, wszyscy, wszyscy, wszyscy. Chowajmy się gdzieś, może z tej strony? Lepsza pozycja do walki. Będzie lepsza. Będzie lepsza. Tam jakiś konny jeden jest. Czy ja zdążę przejść tutaj? Mam nadzieję, że zdążę. Ich trochę zatrzymam. Oberwał kolejny. Jakby nie chcę... O, teraz. Niech oni uciekną w tamtym kierunku. Piechota do ataku. Konica do ataku. O, to są takie jednostki, że... I kolejny. I teraz będzie kolejny poziom rodu. Ty możesz odejść. No, tego nie potrzebuję. Jest, mamy piąty? Nie, bo to stówę jeszcze, przepraszam. To nie było, ja mam tak stówę za mało. Teraz zauważyłem. Ale w porządku. Jest level. To ma. Ja mam w broni miotanej. Krzysztof, z miotanej przybliżenie jest lepsze. Zwiększa bezpieczeństwo zarządzonego siedla. To nie do końca dla mnie. Morale na początku bitwy. To jest ok. Przybliżenia nie potrzebuję. Rzuca się przyjemnie bez tego przybliżenia również. Grupa Milosa. Nie moja, ale Milos. Zdobyto Upcomer, zaczęły się wybory. Mamy jeńców. Zbójectwo mi wzrosło. 3000. 5000. Dobrze. Teraz tak. Odejście. Nie byłoby głupie z bycia najemnikiem, wtedy postawienie na karawany, ewentualnie służba innemu, komuś innemu, też nie byłaby głupia. No ale zobaczymy. Remtoil jest atakowany. Podjedziemy do Remtoil. Alea punkt w medycynę, czyli Alea gdzieś walczy. Marunat. Co z tym marunatem? No, jeszcze trochę mają Battańczycy, ale tylko trochę. Zbyt potężne się robi cesarstwo. Musimy pomyśleć o tym, żeby odejść od cesarstwa i chyba teraz to zrobimy. Zrezygnujemy z bycia najemnikiem u cesarstwa, wśród cesarstwa i pójdziemy do kogoś innego. Tak chyba zrobimy. Chodźmy do Gariosa.
chodźmy w takim razie do Gariosa, podziękujemy mu, odejdziemy i pomyślimy, żeby służyć komuś innemu, żeby walczyć przeciwko cesarstwu teraz. Cesarstwo stało się zbyt solidne, może nawet zmiana strony całkowicie nie byłaby głupia. Jak podjadę, to mogę z nim porozmawiać. Dobra, no pomóżmy tej armii Gariosa. Pomogliśmy. Ale to tyle. Teraz odejdziemy. Zdobyty zamek w Remtoil. Porozmawiaj z innymi członkami, z dowódcą armii. Dobra, opuściliśmy to. Opuściliśmy to. Teraz nasze karawany też nie będą atakowane. Ale zastanawiam się. Zobaczmy na wojny. Kto z kim to ma. Czyli tak, królestwa. Aserai walczy z południowym cesarstwem. Aserai walczy z południowym cesarstwem. Wiecie co? To może być dziwny plot twist, ale chyba zacząłbym służyć Battani. Zacząłbym służyć Battani. Battania teraz to zabiera tak, wiecie co? Znajdźmy Caladoga i złóżmy ofertę teraz służby Battani. I powalczymy trochę po drugiej stronie. Będą ciekawsze walki. Tropiciela. Zobaczymy, na ile będę mógł tutaj pomóc. Tylko stracę dużo. Dołączyliśmy do batów. Dołączyliśmy teraz do batów i pomożemy batom walczyć. Tylko problem z moimi karawanami, które będą tutaj mogły być napadane. Ale dobra. Ciekawiej. Powiem wam, że będzie to ciekawsze. Dołączmy teraz do armii. Idziemy do ataku. To będzie ciekawe. Bo będziemy walczyć z lepszym wrogiem i będzie szansa na zdobycie cesarskich miast. Dzięki temu i stworzeniu własnego. Prędzej czy później tak byśmy z nim walczyli. Myślę, że to może być ciekawy plot twist. Zmieniliśmy stronę konfliktu. Jako najemnik mamy do tego prawo. Teraz Battania nam płaci. Zobaczmy, czy ktoś tutaj jest. No, nikogo nie widzę. Podwójne mury, ale no 45 już ich jest tam. Więc mało. Nie trafiłem. Nic. 44. Czyli jeszcze mają dopływ. O właśnie, tutaj możemy rzucić. Tyle. Jest jeden.
Jeden pokonany. 36 już. Dajcie te drabiny i będziemy wchodzić na górę. Podnosimy. Ja będę kolejny. 35. 4. Zginął. Dobra, on nie żyje. Cały mi nic nie dają. Tutaj też już nikogo nie ma. 24 ich zostało. Dobra, to schodzimy. Schodzimy na dół. I miasto zdobyte. Dajcie mi znać, co sądzicie o takiej zmianie stron konfliktu. Prędzej czy później tak musiałbym walczyć z Imperium. A wydaje mi się, że dzięki temu ta seria będzie ciekawsza, będzie dużo więcej walki. Wydaje mi się, że też się wzbogacimy. No i będzie większa szansa na zdobycie miasta. Dla mnie. Gdzieś jeszcze jakiegoś jednego mają. Tylko gdzie? Już koniec. Słabe morale, chłupy. Wziąłem tych żołnierzy tylko po to, żeby wejść do osiedla, udać się do lochów, przekazać jeńców, jeśli mogę, przekazani, i teraz udać się do zamku. O, przekażę żołnierzy. Wciąż będę używał cesarskich żołnierzy, nie Battani. Piechur z Wlandii, Battanian, Wlandia, Wlandia. Ośpił. Tak. Dobrze, puśćmy armię. Ciekawie, naprawdę ciekawie, co my teraz będziemy robić, co ta armia będzie robić. Może dołączenie do niej nie będzie głupie? Dołączmy do tej armii. Idziemy na Sargot. Sargot ma tylko 130 obrońców. Teoretycznie te Sargot mógłbym zdobyć nawet sam, ale nie chcę tego robić. To jest miasto Wlandii. Ciekawie. Kolejne oblężenie. Się szykuję, ale ja na razie opuszczę armię. Po to, żeby móc tutaj wyskautować, jeśli będzie jakiś przeciwnik. Teogris. 4-3, 4-6, jesteś szybszy. Oho, jest ich więcej. Onger niechlujny jest tutaj, Alea tam. Zobaczymy. Tu jest trzech czy dwóch? Was jest dwóch. Mogę z nimi dwoma zawalczyć? O to chodziło. Ich jest więcej. Ich jest więcej, więc wyrównane szanse. A ja wam obiecałem dobre bitwy. I słowa zamierzam dotrzymać. Aha, tu jest coś takiego. No dobra, no to nie głupio będzie ustawienie się tutaj. Horsemen, form, mounted forward. Arch move. Podejdźmy tu, piechota tutaj. O, coś takiego.
Dobra. Skupmy się na koniach, które podbiegły do mojej piechoty. Moja piechota zaszarżuje teraz. Piechota również do ataku. To będzie bitwa. Trzech na razie mi zginęło tylko. Chodź tu. To bitwa wyrównana. Mimo wszystko, że wygrywam, to zaczęli się bronić. Pudło. Najemny żołnierz trafiony. Jeździec leży. 33 straciłem tylko. Reszta ranni. Ale zdolni do bitwy. Wroga armia została rozbita. O, ktoś go trafił. Dawaj. Seorgis. Leżysz, Seorgis. Kolejny. Został już ostatni. Nie, 5 zostało. Gdzieś tutaj. Leżysz. Ech. Pokonajmy ich. Koniec. Wróg ucieka, wygrywam bitwę. 33 sławy. Możesz odejść, żołnierze. Samych batańskich tutaj mam. Jeńców tylko 30. Dobra. Dużo rannych. I zdobędziemy to Sargot. Przyłączmy się tutaj. Dołącz do armii. Nowe zadanie. Co się dzieje? Gdzie lecimy teraz? Znowu idziecie? Armia Desporiona tutaj podchodzi. I ta armia Desporiona może nas rozbić. Aha, jest pokój odpisany. No dobra. No to zamek jeden odbiliśmy. Jest pokój. O, to długo nie posłużyłem tutaj batom. Ale w porządku, jeśli ktoś wypowie teraz wojnę batom, ja będę gotów. Dużo kasy. Co najmniej jeńców. Niech batański żołnierzy sobie zostawię trochę. Może jest coś... Tu nie, 16 tysięcy.
25681. Gliny nie potrzebuje. Tu jest ok. No to zrekrutujmy kilku wojowników Battani. Teraz tak. No, już niedługo. Już niedługo będzie. Z 64 zaatakujmy ich. Zawalczymy, oczywiście, że zawalczymy. Czemu by nie? Kurczę. Konnica szarżuje. No i teraz konie. Nie trafiłem. Dobra, koniec. Wszyscy pokonani. Kolejnych jeńców. Kolejna kolejnych 58 teraz zaatakujemy. Oczywiście, że tak. Atakuj. Horse archers! Stand up, move forward! Archers, move! Archers, move! Archers, forward, move! Cavalry, forward! Moje łuki zaraz zaczną strzelać. Za daleko. Jeździecko zaraz na 200. Bijemy. Broń drzewcowa 144. Dobra. Znowu słaby trochę jest, znowu jeńców mamy. Dunglanys. Chodźmy. Chodźmy do Dunglanys. Teraz tak, czy przez tą wojnę, którą miałem, czy ja straciłem swoje lenna? Nie. To dalej działa. To dalej działa i przynosi zyski, tak? Jeszcze raz zerknijmy. Wydatki 1000, dochód 3, tak. Czyli mamy zysku ponad 2000. Handel 2500. Teraz tak, kto awansował? Alea wzwiat. Nie będziesz chodzić, tak. Alea niech szybciej tutaj działa. Znowu 2689, czyli znowu będziemy mieć zaraz na 700 tysiącach. Oczywiście awans ludzi.
żeby mieć doświadczonych żołnierzy. A was będę robił w... zaprzysiężonych. Zaprzysiężonych. Z nich będę robił zaprzysiężonych, dobrze. O, teraz tak. Co się może jeszcze wydarzyć? Coś awansował. No Walea. Teraz w handel. Każda utrzymanie... nie. Niech będzie to. W takim razie... Skoro mamy coś takiego, nie wiem czy... To może być głupie, może być wydanie niepotrzebnie kasy, ale chyba to zrobię. Fazos. Utworzyć karawany w tym mieście. I Urgil. Dwie kolejne karawany wyjdą z tego miasta. A my mamy turniej. My mamy turniej, w którym możemy zawalczyć, także iść do areny, tablica wyników. No tak, przegonili mnie. Dołącz do turnieju, dołącz. Idziemy. Chcemy zawalczyć. Obstawmy koń do wygrania na Hasavi. O ty, zaszkołam. O, jaki team. Posprzątaliśmy. Teraz zostało nam trzech i nas jest trzech. Rotor. Co to chciałem zrobić? I Fostor. Rotor i Fostor leżą. Obstawmy. Kolejną walkę. Jest jeden na jednego teraz. Brendan Czerwony leży. Wada dwa. Rotor. I Nidir Szermierz. Dobra, ja kontra Lysika. Teraz walczymy. Dużo szlachty tu jest. I leży Juna. Wygrywam turniej 6 sławy. Turniej się zakończył. Dostałem tego konia, zobaczmy na niego. Ranga klanu zwiększa się. Jest całkiem spoko, ale nie dla mnie. Ale ty dostaniesz. Możesz. Ja już mam. Ranga klanu zwiększyła się do 5. 3500. Zobaczymy jak się uda. To wytrzymać dalej. Ranga klanu zwiększyła się do 5, to ja może mogę zrekrutować większą liczbę osób teraz. Mogę, na pewno. I to zrobimy. Przywództwo się wtedy zwiększy. 238, dużo więcej mogę teraz zrekrutować ludzi. I tak dużą armię chcę prowadzić. Przywódz karawan jest spory. Tak. Kolejna wioska. My tam w stronę Nideon, albo to Montos. Montos Remtoil, tutaj.
Ertogea. O właśnie, to było to, gdzie tutaj rekrutowałem kiedyś. Ertogea, Nideon i tak, pamiętam. Tynops zabrał mi trochę ludzi. Możliwe, że ktoś tu jeszcze będzie. Ktoś tu jeszcze jest. Jest ok. Trochę więcej konnych. Faza zdobywa wieździectwie teraz. Dobrze. Werbujmy ludzi. No mój klan jest naprawdę już teraz. Piąty poziom. Uważani jesteśmy. Protea. Wybierzmy kogo chcemy. Wszyscy. Teraz tak, idź do areny, dołącz do turnieju, dołącz. Pomiń. Obstaw, walcz. Trzech już rozwaliłem sam. Może czwartego też zdołam ja. I pewnie, że tak. Czterech położonych przeze mnie. No to powinny być jakieś dodatkowe. Że sam już czyściłem całą rundę. Na DA. Jej. Kolejny. Obstawiamy. I drugi leży. Ja i kusznik teraz przechodzimy do kolejnego etapu. Powinniśmy to mieć. Udało się. Sława Pilum. Tak. I zobaczmy, jak to wygląda teraz. Arena, tablica wyników. Jestem pierwszy. Ale to mód mnie tam ściga. No. Ciekawie. Czekamy w ogóle na rozwój wydarzeń. Kiedy będzie jakaś wojna? Tutaj już jest. Również rodzaj wypowiedzenie wojny. Poparcie by było z północnym cesarstwem, żeby zrobić wojnę. Z zachodnim trochę. I trochę ze Sturgią. Nie róbcie tego. Błagam, jeszcze nie róbcie tego. Tych 46 będziemy mogli zaraz pogonić. Tych 33 też. Ale moi drodzy, dojedźmy sobie tych. W legacie nie ma żadnego turnieju. Nie ma. Zobaczymy, jak teraz pójdzie. Świetnie. 24 jeńców. Awansiki są. Ania będzie szła w lewo. Teraz trochę piechoty trzeba też porobić właśnie. Dodajmy tych jeńców. Trzymanie grupy to jest 1700. Kontrakt najemników mi coś daje, ale nawet bez kontraktu najemników byłbym na plusie. I karwany też już coś dają. To się zmieni pewnie w momencie, kiedy będzie wojna. Ale wtedy też będę zarabiał z tego, że jest wojna. 653 tysiące. Zobaczymy, jak szybko mi się uda. 1300 dostałem. Mamy grabieżców kolejnych. Wygońmy ich. No, chyba ich dojadę. Chyba tak. Skolders dołączyli. Skolderbrowie dołączyli. Oho, 4-6. Tu jest szybciej. Ja tylko w lesie. Fazos, nieopodal. Fazos został zaatakowany tutaj, ale jedzie dalej. No to chyba dał radę. Tak, zdobyła punkty w medycynę. Zobaczmy, jak ta karawana Fazosa. Z 200 dostaliśmy. Coś tu Fazos.
się niestety nie dogonię. Dobra, tu mieliśmy grabieżców dużo. I mamy turniej, ale jest noc. 46 i 35. O, Nekoris atakują teraz kolejne Urgila tutaj. Postarajmy się tam dojechać. Może się uda. Zbierają się. Zbierają armię. Dał radę. Dał radę, Urgil. Pomożemy mu. Oczywiście, że mu pomożemy. Co do twojego, musimy porozmawiać o interesach. Przejechał. Ale było nieciekawie. Gonił go strasznie. Przedajmy to. 1200. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia w kolejnych. Pamiętajcie o łapkach, subskrypcjach i komentarzach. Zapraszam również na streamy na Twitchu. Do zobaczenia.